Z racji tego, że na naszym kanale wybiło ostatnio 6 tysięcy subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję, mam dla Was na razie mały giveaway na M4A1 z Nitro w stanie lekko używanym. Wszystkie zasady macie przedstawione na ekranie, zachęcam do wzięcia udziału, a teraz zapraszam Was już na film. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam sławne osoby grające w CSGO. Jeżeli mój odcinek się spodoba, to zostaw łapkę w górę oraz suba, a także dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałami. Bez zbędnego gadania zapraszam Was już do oglądania. Pierwszą osobą chyba najbardziej rozpoznawalną w naszym zestawieniu jest brazylijski skrzydłowy FC Barcelony Neymar, który przyznał w mediach, że jest olbrzymim fanem drużyny SK Gaming, z którymi czasami gra, a sam lubi od czasu do czasu pograć w CS-a. Reunido para botar o CS aqui, Gabriel Medina, Neymarzão, Akari, todo mundo aqui jogando agora um CSzinho aí, toda a galera. Tô aqui ensinando o Medina aqui como tá umas balas agora. Ó, como vai o meninão? Como ele vai, ó, Juninho, como ele vai? Ó, como ele vai no CS. Eu vou, vai! Rebenta ele, Neymar! Pega! Joga já, hein? Olha o Fer matando os caras, o Fer é matador de Nilde, olha lá. Kolejną osobą jest także brazylijski piłkarz napastnik Espanyol Leo Baptistao, którego do gry w CS-a właśnie zachęcił Neymar. Następnym już osobą jest były gracz Portland Timbers, obrońca Erik Brunner, który pod nickiem Broomsweeper od 2014 streamuje na Twitchu właśnie CSGO. Teraz może trochę polskiego akcentu, mianowicie tenisista Jerzy Janowicz również gra w CSGO, gdzie posiada globala, ponadto streamuje na Twitchu, a także gra z polskimi youtuberami, takimi jak Isamu, czy nawet samym Izakiem. I ostatnim już osobą na dziś jest izraelski DJ Burgor, który prowadzi streamy na Twitchu właśnie z CSGO. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć!